Już 29 listopada w Polsce ponownie Eurowizja Junior. Będzie nas reprezentowała Alicja Tracz, która wygrała eliminację w szansie na sukces. Justyna Steczkowska występowała w konkursie piosenki Eurowizji dokładnie 25 lat temu. Kasi Camilleri opowiedziała, jak wspomina swój występ. Wiesz co, to było bardzo fajne, to w ogóle było coś niezwykłego dla mnie i pamiętam, że kiedyś nie było takich show w Polsce, jak były wtedy. Więc Eurowizja była czymś takim niezwykłym. My nie przywykliśmy do takich warunków technicznych, jak było to 25 lat temu wtedy w Eurowizji. W takim znaczeniu, że to było tak z rozmachem robione? Z olbrzymim rozmachem i też jeśli chodzi o całą produkcję, o background, wszystko było naprawdę na najwyższym poziomie. Natomiast dzisiaj mamy takie festiwale, mamy takie produkcje. Dzisiaj Eurowizja przecież odbyła się u nas i była zrobiona doskonale. Natomiast wtedy to było dla mnie bardzo mocne przeżycie. Takie nie tylko dla artysty jako osoby, która wyszła na scenę i śpiewała, reprezentując swój kraj, co zawsze jest taką nobilitacją dla artysty, ale też po prostu czymś, czego nie znałam w polskich warunkach, tej przestrzeni, tych świateł, tego dźwięku, tej absolutnej, niezwykłej wizji w tamtych czasach. Dzisiaj Polacy wszystko to potrafią zrobić i to nawet o wiele lepiej. I robimy tak naprawdę po raz drugi Eurowizja Junior w listopadzie. Wielkie gratulacje, bo naprawdę wygląda to w Polsce światowo, absolutnie. Także gratulacje dla wszystkich twórców, bo to naprawdę wygląda świetnie. A nasze dziewczyny, Vicky Gabor, Roxy Węgiel, jak oceniasz? Czy nawet Alicja Szampińska z dużej Eurowizji? Wspaniałe dziewczyny, naprawdę życzę im powodzenia. Rośnie nowe pokolenie świetnych wokalistek, pełni świadomych tego, co robią i życzę im, żeby po prostu udało im się przetrwać ze swoją muzyką, ze swoją publicznością i żeby im było jak najlżej w tym zawodzie, bo zaistnieć jest może łatwiej niż, znaczy jest to wiele łatwiej niż przetrwać w tym zawodzie wiele lat, grając koncerty dla publiczności, a przede wszystkim grając koncerty biletowane, bo to jest najtrudniejszy rynek, więc tego im z całego serca życzę. Cudownie mi się z Tobą rozmawia, ale musimy niestety już kończyć, aczkolwiek jeszcze szybko ostatnie pytanie na koniec. Ja wciąż pamiętam Twój występ w szansie na sukces i Buenos, obłędnie zaśpiewane. Powiedz proszę, czy to prawda, że Ty zdecydowałaś się na występ w szansie na sukces, żeby zaimponować mamie Twojego ówczesnego narzeczonego? Tak było, tak było. To ona mi powiedziała o tym, że takie eliminacje się odbywają i zachęcała mnie do tego, żeby tam pojechać, bo jakaś niespecjalnie myślałam o tym, a że akurat nie dostałam się na studia wokalne, bo zrezygnowałam ze studiów na skrzypcach, żeby dostać się na studia wokalne i nie dostałam się na te studia i byłam podłamana mocno, więc pomyślałam w zasadzie co mi szkodzi. I zgłosiłam się do programu Szansa na Sukces. No pierwszy przegrałam z Kretesem, drugi wygrałam. Jak nie mam pieniędzy, to na przykład robię guziki. Robisz guziki? I różne takie gadżety. Dobrze. Pojadę do domu, też sobie spróbuję zrobić, może z jednego. To ja teraz losuję. Szansa na sukces dała mi prawdziwą szansę na sukces, który mam nadzieję wykorzystałam na tyle dobrze, że mogę być dumna z siebie i też ze wszystkich ludzi, których spotkałam po drodze i którzy pomagali mi dotrzeć do miejsca, w którym jestem, bo to nigdy nie jest sukces jednostki, tylko całej grupy ludzi, która myśli, podnosi artystę na duchu jak upada, która pomaga w tworzeniu wielkich rzeczy, wielkich koncertów czy tworzenia muzyki, więc także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy szli ze mną przez te 25 lat, no i oczywiście moim fanom, bo bez nich to nic nie miałoby sensu, jeśli chodzi o muzykę. Bardzo ich kocham i bardzo im dziękuję.